Hej, hej, siemanko, tutaj oczywiście kanał Cyber MMA, a my dzisiaj wracamy sobie do sieciowych Mistrzostw Świata w UFC 4, tak jest. Wiem, że wam mówiłem, że mistrzostwa sieciowe będą głównie odbywały się na live'ach, ale z racji tego, że teraz mam trochę czasu, miałem dużo chęci na to, żeby sobie pograć właśnie rankingowe, jakieś rozgrywki, przy okazji zaraz tam skakuje waga ciężka i półciężka, a ja ciężkimi rzadko kiedy gram, więc stwierdziłem, że to może być fajny moment na to, żeby sobie pograć. Oczywiście na live'ach dalej będzie się ta seria pojawiała, tylko tym razem sobie zrobimy odcinek taki... Na spokojnie, na luzie gra, jak ja sobie zagram tam z kilka walk tak naprawdę w tych sieciowych mistrzostwach. Ostatnio dobrze nam poszło, bo jesteśmy ogólnie na drugim koncie, drugie podejście, daliśmy sobie drugą szansę, zaczęliśmy dobrze tym razem. Jesteśmy w 16 dywizji, dokładnie na 1565 miejscu obecnie na świecie. Mamy 15 na 15 walk wygranych, czyli bilans na razie się zgadza, jest wszystko ok. Myślę, że nie ma co tutaj dużo gadać, mam godzinę na nagranie filmu, przejdźmy może sobie do pierwszego pojedynku, wyszukajmy sobie rywala. Zobaczymy, jaka to będzie kategoria wagowa. Jeżeli będzie to półciężka, to biorę Błachowicza. Szybkie rozłączenie się mojego rywala. To wezmę sobie Błachowicza. Jeżeli będzie ciężka, to ja chyba sobie zagram Danielem Cormierem, bo chcę przetestować sobie Cormiera na 5 gwiazdek, jak dobrze on się nim gra w tej teraz w obecnej odsłonie. Tak, no i dobra, weźmiemy tego Cormiera. Gramy z bardzo trudnym rywalem, chyba od razu widzę, bo tam ma jakieś nagrody za szósty i za siódmy sezon, to jest sobie w kleju. On bliżej Francisa Ngannou. Ngannou, widzicie, trochę się zmieniła jego... A nie, zmienił jednak na Jonesa. Ngannou trochę się zmieniła jego... jego postać trochę została poprawiona, tak samo jak i Adesani przy ostatnim patchu. Beznadziejnym patchu jeszcze przy okazji też dodam i wyglądają rzeczywiście trochę lepiej teraz obydwoje. Szczególnie Ngannou, bo dla Adesani to głównie zmienili tylko fryzurę. 18 dywizja mojego rywala. Tak właśnie też mówiłem, że tych walk będzie tylko kilka dzisiaj, bo najprawdopodobniej większość moich walk będzie się toczyła na dystansie 5 rund i to będzie długo trwało. A filmik może trwać mój maksymalnie godzinę, więc kilka walk na pewno stoczymy, ale nie będzie to nie wiadomo jak dużo pojedynków. 18 dywizja, teoretycznie dobry rywal. No ja najchętniej bym go gdzieś tutaj spróbował obalić. Od razu Kakato. Agresywnie. Dobra, nie obalił mnie. Okej. Okay. I obalam. No spokojnie. W ten sposób. Jest bardzo agresywny. Spróbuję jakoś to wykorzystać może. Tą gra Jonesem. Teoretycznie stójkowo trochę lepszy powinien być niż ja. W parterze też nie powinien mocno odstawać. No jesteśmy na podobnym poziomie. Ja mam też 5 gwiazdek jako Cormier. Niezasłużone 5 gwiazdek, warto też dodać. Dobra, mam go. I teraz my go tu spróbujemy skontrolować jak najdłużej. Ale to się kompletnie nie udało. Hej. Kolejna próba mojego rywala, dobra, nie dajemy się tutaj obalić w żaden sposób, uciekamy z tego clinchu. Dobra, obalamy go po raz drugi. Tu go spróbujemy teraz przytrzymać, trochę porozwijam mu tułów. Na spokojnie. Nie ma co, my tutaj będziemy teraz prowadzić tą walkę. Okej. Prostowanie. Muszę się bardzo skupić tutaj. Mogę to czasami trochę mniej mówić, bo pełne skupienie z mojej strony w tej walce. I 18 dywizja mojego rywala też o czymś świadczy. A ja chcę wygrać tą walkę, bo to może mi naprawdę dużo punktów dodać, jeżeli uda mi się z nim wygrać. Dobra. Na wątrobę. No tak, niedobrze jest, jeżeli on mnie tu clinchuje, to wtedy jest naprawdę źle. Podwójne kopnięcie. Cały czas clinchy. Nie podoba mi się to, że on mnie tak clinchuje. Jest niebezpieczny tutaj w tym clinchu. No i obalam. Udało mu się. Na razie ta pierwsza runda mi się wydaje, że mimo wszystko jego.
succeed, you try, try again. And this guy is the poster boy for that saying, because he shot many takedown attempts and he finally has. No dobra, jeszcze jedno obalenie udało mi się tam uciłać. Mam 3 na 3, on ma 3 na 4, ale on zdecydowanie więcej ciosów zadał. No pierwsza runda jego. Przydałoby się go zaraz znowu obalić chyba. Gdzieś tam to wkleić obalenia. Tylko, że jeżeli ja go nie skontroluję, to potem on szybko ogólnie mi ucieka z tych obaleń. Mhm, tutaj już mi się nie dał. Niestety nie dało się go obalić. Nie. Żegnam pana. A, i trafił mnie. Ma trochę lepszą gamę ciosów, na pewno szerszą znacznie. Teraz brawa dla niego, pięknie to zrobił. A już znam ten patent. Kurde, nie jestem w dobrej sytuacji na pewno. Aj, no dobrze, na razie wygrywa ze mną. Nie jestem w stanie go skontrolować, na razie jego walka jest zdecydowanie dla niego. Mhm. Też spokojnie walczy, nie robi jakichś pochopnych decyzji, nie podejmuje. Dobra, mamy go w pozycji bocznej, tylnej. To jest też bardzo dobra wiadomość. My spróbujemy mu wskoczyć na plecy, on tego nie robił. Teraz jaka jego decyzja? Boczna, tylna. O, przewidział to. Zaj za plecy trudno jest zawsze rywalowi. Tego się akurat spodziewałem. No i do bocznej. Może tu go skontroluję tym razem trochę dłużej. Dobra. Oh, lands the elbow there from top position. Surprised that one didn't open him up. Boczna na biodrze. Jakby tak tu jego raz chociaż jego przejście zablokować, to mógłbym spróbować poddania. Nie da się. Już, Cormier, starczy tych ciosów. Mam mało kondycji, naprawdę, jak po dwóch rundach to mam bardzo mało kondycji. Ale jest, piękne trafienie i to odmienia tak naprawdę teraz obraz całej walki, a na pewno drugiej rundy. Dało się go trafić tym podbródkiem. Nie wiem, jak on stoi kondycyjnie, no ja stoję bardzo słabo. Ale drugą rundę wygrałem. I trochę to mnie napawa optymizmem na następne rundy. Może tutaj w takim razie jeszcze coś uda mi się wskórać, ale trzeba go obalać. Trzeba go obalać. Bardzo powolny ten Cormier, naprawdę bardzo powolny. Ja wiem, że tu wszyscy są wolni w tej kategorii wagowej, ale Cormier jest wolny wyjątkowo. Dobra. Switching stances here. Mhm. Broni głowy. Zamiast obalenia i tym razem obroni obalenie. Bardzo mądry przeciwnik, bardzo mądry. Szacun dla niego. Jest naprawdę dobry. Mój narożnik też mówi mi już o tym, żebym tutaj gdzieś spróbował obalenia zaraz. Mhm. Ale on broni to obalenie. So we call on the fight stats here. These numbers are unofficial, but 52 total strikes have landed for John Jones. Dobra. And landing half the shots tonight, 50% the accuracy. Trzecia runda na razie jego. Znowu prowadzi mnie.
No, to narzuca tempo. Trafia często. Dobra, obalenie, to jest bardzo ważne, trzeba go obalać, bo inaczej nie mam szans. Trzeba teraz strzelać. Dobrze strzeliłem. Wstaje. Aha. Bardzo dobra decyzja. Alright, some really grueling work here in the clinch. Both fighters really struggling to gain a dominant position. That happens whenever you understand the position. Fantastic. Dobra, obalamy go. Obalanie to jest coś, czym mogę sobie tutaj jeszcze nabić punktów. A lot of confidence when it happens that easily. He took a shot, he got a takedown. What now will stop him from doing it over and over again? Alright, feet on the hips here. Well, pretty good work off of the bottom here by Johnny Bone. Well, you know I don't like the gi very much, but I have an appreciation and a healthy one for these type of transitions. You can tell he's been in a gi at some point in his life with the way that he moves so freely. I'm skipping jiu-jitsu next week too. Dobra, udało się tutaj teraz tego wyłapać. Więcej tych łokci, nabić trochę tych punktów. No i teraz też muszę bić go. Muszę go bić, żeby nabić trochę ciosów. Przy okazji mam kontrolę w parterze. Dobra. Nie wiem, czy wygrałem tą trzecią rundę. Mogłem ją przegrać. Przegrałem. Nie wiem, czy obalenia mi dały zwycięstwo. On miał więcej jednak tych ciosów on zadał. No walczy dobrze. Dobrze przewiduje moje ruchy. Mam pomysł teraz, co mogę zrobić. Spróbuję go wejść w clinch over-under z nim i obalić go bezpośrednio. Nie przeciągnąć go, tylko go obalić, bo teraz to zrobiłem i się udało, więc on może się tego obawiać, że zrobię to znowu. Nie, nie dał. Udało mi się. Jaka decyzja? Nie dał. Jeszcze raz to zrobię, spróbuję zrobić to samo. Okay. Well, there are few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High-level grappling can really be entertaining. Cormier's lower jaw now starting to show signs of swelling. Znowu. Bezpośrednio od razu uciekamy stamtąd. Spokojnie mnie kontroluje tutaj. Ale dobra, udało się go przejść. Automatycznie wskakuję mu za plecy. I teraz tutaj go utrzymać. Najlepiej zablokować jakieś jego przejście jedno. He's trying to control posture here. Now trying to hip escape. He's just trying to move out of this position up the bottom. Well, that right punch has been the money weapon. Zablokował dobrze. If his opponent does not change something, nie. Pozwolić mu wstać za żadną cenę. Man, this is some serious ground and pound here, DC. He's not just staying busy for the sake of staying busy. These strikes are doing. Ah, dobrze zrobił to. Byłem pewien, że pójdzie do góry, ale myśli nad każdym swoim ruchem, mój rywal. Lands a strike now from the bottom. Nice work there by DC. All right, he continues to bully his opponent here, really manhandling him on the ground. Back to the feet now. Okay. Oh, collar tie. Oh, goes to the ankle. Nie dajemy się obalić. No, teraz kakato na głowę. Dobre, celne. Nie widzę za bardzo, nie mam pomysłu, jak to gdzieś sieknąć w tej stójce. Jest tak wysoki i taki ma o tyle lepszy zasięg, że naprawdę jest ciężko. Okej. Dobra, leży. Podwójny podwrotkowy i koniec walki! Jest zwycięstwo! Trudna bardzo walka była, to była bardzo trudna walka. Szacunek dla mojego rywala.
Bardzo fajnie walczył, był trudnym przeciwnikiem. No, powiem wam, że walka tymi ciężkimi zawsze jest ciężka. No i tak, walka ciężkimi jest ciężka. To jest bardzo ważne do zapamiętania kwestia. Oni się strasznie wolno poruszają. To jest naprawdę ciężko kogoś złapać na jakimś ciosie, gdzie on się tam ktoś odsłoni głupio, czy zrobi jakiś błąd. 17 dywizja wbita. Lecimy dalej. Naprawdę była trudna walka. Jeszcze ja musiałem skracać dystans do niego. No, tam na szczęście udało się tymi podbródkami tą walkę wygrać. Tak naprawdę podbródkowe mi tą walkę wygrały, bo tak to nie miałem zupełnie żadnego pomysłu na to, jak tam w niego wyjechać, jak go trafić. Ale przynajmniej wypróbowałem Cormiera i wiem, że kurczę, to jest zawodnik, po którego raczej ja nie będę sięgał częściej. Ciężko mi się nim grało, ciężko bardzo. Ale jest zwycięstwo. No podwójny podbródek wszedł. Tam się już raz się po prostu odsłonił i weszły te podbródkowe. Szybko tak naprawdę wygrałem, bo tak naprawdę nie wiem, ile razy ja go tak czysto trafiłem. No z kilka może razy. A mimo wszystko to zwycięstwo się udało wbić. Nie. Z panem, który ma takie połączenie, nie chcemy zagrać sobie. Na pewno nie. Tak, no ale widzicie, stoczyłem jedną walkę, a minęło 15 minut. 15 minut na jedną walkę, to jest naprawdę długo. Jeszcze nie doszliśmy do decyzji, tak? Wyobraźmy sobie, to by było, jakby była decyzja, to mogło być z 20 minut, 20 minut mogła walka trwać. Dlatego ja osobiście nie jestem fanem tego, że po 15 dywizji praktycznie cały czas mamy te 5 rund, cały czas. To jest straszne katowanie ludzi, to strasznie wydłuża rozgrywkę, moim zdaniem powinno to zostać zmienione w jakiś sposób, że jeżeli trafimy na kogoś, kto wywalczył tytuł pretendenta, to wtedy możemy zaważyć, no niech mi się przestanie cały czas włączać to samo, ten sam przeciwnik. 1262 miejsce obecnie na świecie, 16-16, wciąż jesteśmy bez porażki, także o, jak najdłużej, żeby to utrzymać. Jeżeli dojdziemy do 20 zwycięstwa, to ogólnie bez porażki, to najprawdopodobniej 20 dywizja już będzie wtedy wbita. Prawda jest taka, że tutaj 20 dywizję w tej grze to można wbić w 2-3 godziny, tak szczerze mówiąc. Tam do top 100 to już trzeba było sobie trochę więcej czasu poświęcić, zwłaszcza, że jestem jeszcze nisko w tym rankingu. Ciekawe, czy jakbym wbiję 20, czy będę w ogóle w top 600. To jest dobre pytanie. No i tutaj trafiamy na bardzo, bardzo niebezpiecznego rywala. Na bardzo niebezpiecznego rywala, jestem pewien. On jest chyba w 20 dywizji teraz obecnie. Z tego, co widzę, to jego osiągnięcie, co sobie tam dodał. Sezon 7 tutaj na obramowaniu. Ale wyszedł. Nie zdecydował się na grę. No ja chciałem zagrać Janem Kimbochowiczem, tylko bałem się kliknąć Janka, bo wydawało mi się, że on też go wybierze. No może i dobrze. Nie trafiamy na takiego bardzo trudnego rywala. Miał bardzo wysoki poziom doświadczenia. Jestem pewien, że był naprawdę bardzo mocnym gościem. Ja zagram z Stipejem Miociciem. W białych spodenkach Stipej. I zawalczyłem przeciwko Cormierowi. No dobra. Znowu Cormier. Tym razem nie ja jestem tą osobą, która Cormierem steruje. Ja mam Miocicia. Też nie wykluczam, że będę próbował obalać Cormiera. Bardzo prawdopodobne, że tak będę chciał zrobić. 17 dywizja, moja 15 dywizja rywala. No dobra, jedziemy. Jak on się nazywa? SK The Legend. Ciężko na tym tle rozczytać jego nazwę. No dobra, panie Cormier. Lecimy! Czwarta walka do trylogii dokładana. Cormier vs. Miocic. O, od razu wjeżdżamy. To obalam. Okej, przejdzie mnie, ale na spokojnie. Nic się nie dzieje. Nie, proszę pana. Stipe did not do that. He's undefeated in rematches. He has to take that same approach tonight if he's going to get his hands raised. Robimy to samo, co on chciał? Tak jest. Wchodzimy tutaj. Nie pozwalamy mu. Jesteśmy wypoczęci, więc od razu próbujemy. Ale byłem pewien, że dobrze to zaraz zniknąłem. Ale za wolno. Nie da bocznej. Dobrze, tak spodziewałem się, żeby trochę za szybko nie podejmować decyzji. Dobra, idziemy do bocznej. Krucyfiks, tak jest. On powinien zrobić pierwszy jakiś ruch. Chyba, że będzie liczył na to, że przychwyci mi rękę. Dobra. Nie mam żadnego poddania z tym dzieciciem. Okej, okay, ma mnie.
do dosiadu. Trzeba mieszać też, o tym pamiętać, żeby mieszać. Dobra, tego się spodziewałem. Już też jestem teraz trochę wyczulony na to. Ogólnie bardzo fajnie, że w UFC 4 dodali to trzecie przejście właśnie o to z tej pozycji, bo ona bardzo, bardzo zmienia całą walkę. Okay. Jest potrzebny manewr. Rozbijamy mu gardę. Głowę, przepraszam. Gardę. Gardę to ja mu tutaj nie rozbiję. Ajajaj, za szybko chciałem. Myślałem, że się złapię na to. Wstaje mój rywal. Okej. Na razie ja dostaję dosyć mocne ciosy, więc muszę uważać. Tu rozpuszczam mój rywal ręce bardzo agresywnie. Dobra. Well, he's doing a nice job here blocking these shots. The chin is tucked, the hands are high. Pretty good job defensively thus far. Great job defensively. He's seeing everything coming. Lands with the left. Oh, that's a nice one there from heavyweight champion. That's his best combination. His best combination is going right hand behind the shot. Troszkę za wolno. A już kilka razy go zapadł. No ogólnie powiem wam, że boksersko jest trochę chyba zbyt agresywny mój rywal. I wydaje mi się, że gdzieś tam mogę go schwycić jeszcze na jakieś kontrze. Musi tylko mi to udać dobrze zrobić. Dobra, jedziemy. Pierwsza runda moja. Długo go kontrolowałem. O ty kurna, oszuście. No to teraz się nieciekawie gościu zachowałeś. Bardzo nieciekawie. Spoko, poczekaj, wstaniemy. Dobra, nie dał. Mogą się wstrzymać z tym. Uciek. Ale teraz dałem się trafić. Mogliby, że przegram walkę, tak? Nie, chyba nie, ale poszła seria od niego ciosów. Położył mnie ogólnie. Ale dostaje teraz Bęcki. To poważne Bęcki dostaje, zaraz żeby tego nie przegrać. Sobolacha? Nie, od razu ją wybronił. Ale kurde, dwukrotnie mnie znokdownował. Trochę go zlekceważyłem chyba, jeśli chodzi o ten jego boks. Ale muszę z nim wygrać za to, jak mnie potraktował przy zbiciu żółwia. Nie mogę mu tego podarować. Okej. Okay. Za plecki. Nie da. Spróbuję przejścia? Nie zdziwiłbym się. Ajajaj, za wolno to zrobiłem. Szkoda. To była pozycja, gdzie mogłem. Tu walkę skończyć, nadal mogę. Trying to isolate an arm, DC. He needs to move his hips back to cover. He cannot allow him on that angle. Gotta be careful, armbar. No i teraz pytanie. Jest, on chyba źle kliknął. Możliwe, że wygrałem tą walkę właśnie. Continuing to try to manipulate the head here. Najprawdopodobniej tak. Tak jest, mamy zwycięstwo. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, cieszę się, że z nim wygrałem za te oszukane zbicie żółwia
brak szacunku dla rywala kompletnie. Uf, ale tam już trafił mnie dwukrotnie, bardzo agresywny w ogóle był. Te kombinacje były naprawdę fajne, bo walił kombinacje takie naprawdę 6 ciosów i one szły płynnie, także fajnie to robił. Kilka razy udało mi się tam nawet head movementem uniknąć tych jego ciosów, ale ani razu go nie skontrowałem. No i w drugiej rundzie ten jego przyciśnięcie mnie naprawdę robiło robotę. Mamy 18 dywizję wbitą, także super. Kolejne zwycięstwo dopisujemy sobie, to już 17. Także jest dobrze. Idziemy się, pniemy do przodu cały czas. Jeżeli do 20 walki, po 20 walkach nie będę miał żadnej porażki, to będzie bardzo udany sezon jak na razie. Choć chyba pamiętam, że w 5 czy tam w 6 też tak było. Jeden opuściłem, to chyba 6 sezon opuściłem, w 5 chyba było tak, że 20 walk na start od razu wygrałem. Tak mi się kojarzy, aczkolwiek nie jestem w 100% pewien tego. Dobra, szukamy rywala. Jesteśmy coraz bliżej tej 20 dywizji, także możliwe, że już dzisiaj tą 20 dywizję uda nam się wbić. No nie, niestety z tym panem nie chcemy grać, bo ma bardzo słabe połączenie. I ta półciężka na razie mi nie dana. Za każdym razem jak się włącza mi półciężka kategoria, to ze słabym połączeniem jakiś rywal mi się trafia. Ja chcę zagrać Jankiem Błachowiczem. Powiem wam, że Jankiem bardzo lubię grać. Dobra. Jan Błachowicz. Co mój rywal na to? No ile w ogóle Janek ma siłę ciosów? 95, mocne. No nie, no ja chcę... A dobra, graj tym Jankiem Błachowiczem, ja sobie zagram Johnem Johnson. Tak to jest, skoro ja pierwszy go wybrałem, to powinienem ja grać tym Błachowiczem, a nie wiem na co on czekał. Aż ja wybiorę postać, w takim razie niech on od razu klika sobie, że chce Błachowicza, to wtedy ja sobie od razu wezmę kogoś innego. Bardzo prosta sprawa. Nie rozumiem czasami tych ludzi. Oczywiście będziemy obalać, ja nie chcę się tutaj w stójce z Jankiem bić, będę trzymał dystans jakimiś ewentualnie frontkickami, gdzieś tam go atakował czasami z daleka, sidekickami. Może gdzieś tam czasami może powędrować. Mamy też oczywiście, jeżeli on się do mnie zbliży, to wtedy będę atakował łokciami i kolanami, jakieś obrotowe łokcie. Tam przyzwyczaję go do tego, że atakuje kolanami na tyłów, to mogę potem spróbować sobie gdzieś ciosu na głowę. Ale na pewno na start będę chciał go gdzieś tu sobie, będę szukał obalenia. Dobra. I tu będziemy starali się działać. Dobra. Crucifix? Oczywiście, że tak. Trójkąt rękoma? Spróbujmy, czemu nie? Może takie szybkie zwycięstwo? Ten trójkąt rękoma jest naprawdę bardzo niebezpieczne poddanie. To za to, że mi Janka Błachowicza zabrałeś. Słabo się broni, wygrałem. Szybkie zwycięstwo. Ogólnie, jeżeli jesteśmy powyżej 15 dywizji, to ja uważam, że powinniśmy zawsze normalnie trafiać już na graczy z dywizji nie niższej niż 15. Tylko właśnie tutaj dochodzi ten aspekt tych 5 rund, że za każdym razem wtedy, jeżeli my jesteśmy z powyżej 15 i nasz rywal z powyżej 15, bądź z 15 dokładnie, no to te 5 rund musimy zawsze przewalczyć. Oczywiście, jeżeli dojdzie do pełnego dystansu, ale to wtedy też inaczej się gra. Mniej agresywnie się gra, się bardziej oszczędza siły i ja osobiście wolę grać przy 3-rundowych rundach. Nie wiem, może to się zmieni przy okazji UFC 5. W ogóle EA Sports, wiem, że ma podpisany kontrakt z UFC na 10 lat jeszcze na kolejnych, także żadnej innej gry od żadne inne studio nie wypuści gry o tematyce UFC czy MMA najprawdopodobniej w najbliższym czasie. 918, jesteśmy już w top 1000 i co, i pniemy się dalej.
Mam nadzieję, że może będzie wymyślą coś takiego, może będą jakieś turnieje, może będzie coś takiego jak posiadacze pasów, bo obecnie to, że ty jesteś mistrzem w tych sieciowych mistrzostwach, to kompletnie nic nie znaczy tak naprawdę. To jest kompletnie bez sensu. Ty możesz być tym mistrzem, a i tak w niższych kategoriach, w niższych dywizjach będziesz walczył 3 rundy, możesz nie być mistrzem, a i tak w tych dywizjach najlepszych będziesz walczył 5 rund, także jest to kompletnie bez sensu jak dla mnie. Maksymalny poziom doświadczenia mojego rywala, 99. To też może o czymś świadczyć, zobaczymy jaka dywizja. Jeżeli 20 to spoko, bo wtedy może trochę punktów więcej dostaniemy. A ja się chętnie spróbuję Adesania moim rywalem, także Adesania versus Błachowicz 2. 20 dywizja mojego rywala jest bardzo dużo, ma punktów, 2102. To będzie bardzo trudny pojedynek. Walczymy o 19 zwycięstwo, myślę, że na razie to będzie najtrudniejsza walka jak dotąd. Jaką będziemy toczyć w tym sezonie, więc z pełnym szacunkiem dla mojego rywala, na pewno będę go chciał gdzieś tam obalić. Będę chyba skracał dystans do niego, zobaczymy. Szykuje się naprawdę mocna, trudna walka. Żebym ja tylko tego jakoś głupio nie zepsuł. Dobra, jedziemy. Od razu będzie... Pilnuję tego, żebym nie kopał mnie po schabach, bo widzicie, zmienił sobie pozycję walki. O kurczę, atakuje. Okej, czujemy, okej. Nie da się obalić, tak? Mam jeszcze jeden pomysł na to, jak go... Można byłoby spróbować go obalić, tak, on tutaj bardzo dużo tych obrotowych łokci. Okej, na spokojnie. Może, on tu się może też wygazować, bo widzę, jest bardzo agresywny i robi te łokcie, te kolana. Bon. Tak, no i próbuję mnie klinczować też. Co mi przeszkadza bardzo. Okej. Trafia mnie tutaj. Okej. Cały czas ten obrotowy łokieć. Nie dał. Pilnuję też tego, żeby się nie dać obalić. Dobra, leży. Bardzo ważna wiadomość dla mnie. Cały czas ten obrotowy łokieć. Pilnować trzeba z tym łokciem. A i trafił mnie. Trafił mnie znowu. Ach, te jego łokcie obrotowe. Dobra, dostał. Ta runda moja, nadal. Dobra, muszę być ostrożny z tymi jego obrotowymi łokciami, bo są one szybkie i bardzo, bardzo duży damage zadają. So a nice shot there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands never leave where they're supposed to be. And if you do that, most times you will block the shot. Okay. Mam już bardzo mało kondycji mam. To przez to pewnie, że te obalenia mi się nie udawały. First round winding down here. Też mi już rozbił tułów. Ale jeszcze raz go zamroczyłem na koniec. No kurczę, powiem wam, że nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. Jest, bym powiedział, nawet źle. Jest źle. Mimo tego, że wygrałem tą pierwszą rundę, to jest źle. Mój tułów jest mocno rozbity. Mało kondycji. No i będzie ciężko, będzie ciężko. Gdzie on broni to obalenia dobrze. Mam jeszcze jeden pomysł, jeśli chodzi o obalenia. Jakby go tu można było gdzieś schwycić na to obalenie. Aj, trafił. Tak jest. No te łokcie, kolana, to jest, kurde, bardzo trudna rzecz, z którymi ciężko sobie z tym poradzić. No niestety. Szkoda, bo był do pokonania on. Był do pokonania. Ale jaja. Ach, szkoda.
Bardzo chciałem z nim wygrać. Zwłaszcza, że walczył w taki sposób, tego bardzo nie cierpię, czyli właśnie cały czas spamował te kolana i łokcie obrotowe, nic poza tym. No szkoda, że go tam gdzieś jakoś nie złapałem na tym. Ale to jest strasznie trudny styl walki, żeby sobie z nim poradzić w tej grze. Naprawdę, no niestety. Jeszcze strasznie szybko kondycję straciłem. Pewnie to przez to właśnie, że raz, że tam mnie tam pod tą siatką łapał, tam z dwa razy tak naprawdę mimo, że kolano zadał pod tą siatką, no ale mimo wszystko zadawał. No i te nieudane obalenia z mojej strony też na pewno kondycję mi odebrały. No, trudno. Porażka to porażka. Jest to pierwsza porażka, jak dotąd. Przegrałem z gościem z 20 dywizji, ale szkoda naprawdę, bo naprawdę myślałem, że tego gościa będę mógł pojechać, no. No niestety, niestety. Troszkę zabrakło. Może mogłem wcześniej się pokusić o jakiś inny typ obalenia i tam poszukać jeszcze w parterze, tam gdzieś go pomęczyć. Udało się go tam co prawda znokdownować dwukrotnie, no ale niestety. No tak, ja tak widziałem, że ten tułów jest strasznie mocno już mój rozbity po tamtej rundzie pierwszej i kondycji miałem mało, więc no było ciężko. Kim by to zagrać, sobie ciekawym. Grałem mieciciem, mój rywal wychodzi, ok. Nie mam mu tego za złe, proszę bardzo. Ok, jesteśmy w wadze półciężkiej tym razem, po raz kolejny. Ja myślę, że zagram sobie jako Iri Prochaczka. Mój rywal to Janek Błachowicz. Iri Prochaczka, uważam, że oboje mają podobny styl walki w tej grze do siebie. Bardzo podobny model postaci. Poruszają się naprawdę podobnie, także może być ciekawa walka. Zobaczymy z której dywizji mój rywal. Mam nadzieję, że też wysoka, jak to jak poprzedni, 13 dywizja. No to ja mogę, za dużo mogę raczej nie zyskać na tej walce, ale mogę za to bardzo dużo stracić. Tak, tak to jest niestety w tej grze. Dobra, zobaczymy. On jest z 13 dywizji, a równie dobrze może być bardzo dobrym przeciwnikiem. No dobra, od razu tylko zaczynamy od kopnięcia. Okej. Dobra. All they have to worry about is who can rely on their knowledge in the striking to carry them to victory. To było kicz. Timing his shots nicely, good tempo, very accurate, finding the range with relative ease. Yeah, he's doing a great job of really overwhelming his opponent with activity. Można to trochę pomieszać, Prochaczka ma dużo ciosów. Well, perhaps a sign of things to come. Ja teraz spóźniłem. Nice kick landed. Beautiful punch. Look at him working at trying to get the finish. Dobra. Spokojnie, on jest bardzo agresywny, zaraz coś zrobi, jakiś błąd najprawdopodobniej. Okej. Może lubi na tułów też zadać z daleka kopnięcie. No ta noga to zaraz... Zaraz mu ta noga pójdzie, całkowicie. Okej. Dobra, teraz uciekamy już, bo dostałem z dużo ciosów. Dobra, niebezpiecznie nadal. No Janek ma bardzo mocne ciosy. Okej. Ale to był dobre z jego strony. Dał mu się tu, ładnie, przyznaję. Czeka. Trzeba trochę zmienić ciosy. Trochę ciosów podostało, wydaje mi się, że walkę ogólnie wygrywam, ale... Nie otwieram się przy nim, bo on czeka cały czas na mój cios jakiś. Cały czas wyczekuję tego, aż ja go zaatakuję i gdzieś mi tu skarci. Trzeba na to uważać, bo zaraz już dostałem bardzo dużo ciosów. Zaraz nie położy on jeszcze. Na szczęście ja to zrobiłem. Wstajemy. Nie dajemy się obalić, na pewno. Nie. Ach, nie sięgło go. Okej,
Może mu rozbić tą nogę jeszcze bardziej wtedy. Też lubi kopnąć z dystansu. Ale szkoda. Myślę, że jakbym teraz mu zbronił to kopnięcie, to by upadł po prostu. Dobra. Pierwsza runda moja. Nie ma co tutaj mówić bez dwóch zdań. Rywal nie za trudny. Także powinienem łatwo to wygrać już. Powiem wam, że spoko czasami pograć tym ciężkimi, ale już mam ochotę pograć w jakąś niższą kategorię wagową. Bo trochę, żeby trochę się szybciej ci zawodnicy poruszali dla mnie. Ale jest jak jest, no ta kategoria ciężka, ciężka. Trochę dziwnie się jej gra. Gosiu, to ty robisz. Nie. Musisz zastanowić się nad tą swoją nogą, bo to może się dla niego źle skończyć zaraz. Nie. Ach. Rozbijamy mu tą girę. Okej. I leżymy. Nie. Dobra. Rozbijamy mu tą nogę. Ajdź. Za dużo już. Już za dużo się zaczyna tego spodziewać. Ale ta noga też już odczuła to. Te moje kopnięcia. Ajdź. Pilnuje tej mojej nogi. I swojej nogi w zasadzie. Dobra, koniec. No tak, jak już mu rozbiłem drugą nogę, to on musiał się na nich skupiać, więc odkrywał głowę. Nie był to jakiś trudny rywal. Mamy zwycięstwo. Walczymy o 20 wygraną dzisiaj. Jeszcze myślę, że z dwa pojedynki zdążę zawalczyć. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Jeszcze mam 20 minut, także no, na dwa pojedynki może wystarczyć, a może być wręcz przeciwnie. Zobaczymy teraz po tej walce, ile czasu mi zostanie. Jeżeli ta walka następna będzie długo trwała, to po prostu sobie tam po tej walce skończymy dzisiejszą nagrywkę. Szkoda tej walki na pewno za Adesanią. Już teraz bym miał 20 dywizję. Chyba 20 dywizji bym miał. Najprawdopodobniej tak, bo on bym z nim wygrał, więc raczej tak i bym miał te 20 zwycięstw przy zerowej ilości porażek. Szkoda tej walki naprawdę, ale głównie szkoda mi jest dlatego, że czuję, że mogłem wygrać ten pojedynek, że mogłem wygrać z nim. Grał w taki dosyć nieprzyjemny sposób, cały czas robił te same sztuczki. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś rewanż z nim dostanę. 2100 punktów to też trzeba mu przyznać, że jednak miał ich dużo. Dobrze się broni przed obaleniami. No i wykorzystał te atuty Adesani. Wykorzystał. Okej. Okay. Ja biorę John Jonesa. Lubię grać Jonesem. Teraz chcę też wygrać. Chcę to 20 zwycięstwo chcę sobie po prostu dopiąć. Wiem, że dzisiaj raz już Jonesem grałem, ale... Dobra, możemy sobie jeszcze raz spróbować chyba tym samym zawodnikiem. Nic strasznego się raczej stać nie powinno. Zwłaszcza, że wtedy braliśmy go w pół ciężkiej. Romero Letiaga. Ciekawa nazwa. 15 dywizja mojego rywala, czyli będzie na pewno 5 rund. Zobaczymy. Ja postaram się go jak najszybciej obalać i oczywiście taktyka taka sama praktycznie jak z Błachowiczem. Dodatkowo tutaj większe znaczenie będzie miał właśnie dystans między mną a Cormierem, bo Cormier jest bardzo niski. Okej, dobrze. Okej. Na razie bardzo dobrze się broni. Szacun dla niego. Fajnie byłoby go tu zaraz obalić. Dobra, musiałem to zrobić, bo cały czas wyczekiwał mnie. Nie atakował sam, więc ja sobie w takim razie do niego przyjdę, skoro on nie chciał przyjść do mnie. Okej, Jones ma to jeszcze tutaj poddanie, więc
jeżeli ja zablokuję tych przejść trochę z jego strony, to będę mógł zawsze spróbować go potem poddać, no teraz się nie udało. Okej. Okay. Alright, side control now. Nice elbow. Okej, na spokojnie go tu utrzymam. Alright, he's trying to control posture here. Now trying to hip escape. He's just trying to move out of this position off the bottom. Jeszcze raz krucyfiks, tak jest. Well, there are a few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High level grappling. Teraz rozpuszczę łokieć. Okej. Na luziku kontrola tutaj cały czas. His opponent trying to control posture, but you gotta be careful here. Good work from the top here by Johnny Bone. Dobra. Dobra. To jest bardzo częsty ruch. Gracze fejkują przejście w tamtą stronę po to, żeby zaraz spróbować pójście w do góry. Ja się już akurat to znam i to jest bardzo częsta metoda graczy, żeby po prostu przejść rywala. Dobra, teraz przechodzimy sobie mu za plecy, na spokojnie, tak jest, znowu za plecy spróbujemy przejść, udało mi się teraz zablokować w pięknym stylu teraz to jego przejście, tego się mniej więcej spodziewałem, ponieważ może tak zrobić, bezpieczna zagrywka z jego strony, bo to ogólnie bardzo trudno jest zablokować tamto przejście. Okay. Well, anytime you are in a ground fighting situation with this fighter, pełna kontrola nad rywalem. Rozbijamy mu głowę. Spróbujmy może tak. A spokojnie. Dużo kondycji też nie straciłem w tej rundzie, to też jest bardzo dobra wiadomość. Yeah, he's trying to hip escape or maybe look for a Kimura here. Man, this is some serious ground and pound. I wygrałem! Ha! Sam się tego zupełnie nie spodziewałem, że tak to pójdzie. Chyba mu garda się jakoś szybko rozbiła z tego ground and poundu, bo nie wiem, dlaczego on tak słabo się tam przed tym bronił. Może nie potrafił, ale mamy zwycięstwo. Całkiem fajny sposób. Pamiętam, że ładny jest ten Ground and Pound, ładny jest. Jestem fanem Ground and Poundu z UFC 3 i uważam, że w UFC 3 Ground and Pound był lepszy. Ale ładnie to wyglądają te ciosy, ta zmiana między sierpami, między prostymi, fakt, że możemy się bronić z dołu, tam wystawiać te ręce, tak ruszać głową, to jest fajne. Ale jednak brak łokci, no i mimo wszystko fakt, że tam mamy jakieś czasowe ograniczenia, że po prostu w pewnym momencie nasz zawodnik sam przestaje wykonywać Ground and Pound i schodzi do dołu, no to jest trochę niepoważne. Uważam, że w trójce no jednak był zdecydowanie ten Ground and Pound lepszy. Koniec walki i co? I jeszcze jeden pojedynek, ostatni w takim razie sobie stoczymy. Mamy już to 20 zwycięstwo na koncie, także super. Jeżeli teraz wygramy, to powinna zostać wbita też jeszcze 20 dywizja przy okazji, tak mi się wydaje, więc dobra, jedziemy. Nie wiem też za bardzo kim zagrać, bo zagrałbym jakimś innym tym razem zawodnikiem. Nie chcę grać Stojkowicza, bo przy tych ciężkich wagach ja lubię grać z zawodnikami, którzy mimo wszystko parter ogarniają. Bo jak mam problem na przykład z niektórymi rywalami, którzy grają bardzo defensywnie, to jednak lubię się pokusić o obalenie. Zobaczmy, kogo ja tutaj mogę sobie wybrać ciekawego. Jest Jacare Souza jest. Można byłoby spróbować tam gdzieś zawsze poddać rywala. Tylko, że Souza słabo obala. Jest tu ktoś, kto potrafi naprawdę fajnie obalić w tej kategorii wagowej. Tak kurczę średnio. No na pewno OSP potrafi, ale ja chyba OSP grać nie chcę. To co? Ostatnia walka Jankiem Bachowiczem, bo tutaj, żeby czasu nie tracić. Ojejku, 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 ale trafiłem na bardzo trudnego rywala, który w każdym sezonie dochodzi do 20 dywizji i ma bardzo wysoki poziom doświadczenia. Chyba dobrze, że wziąłem Janka Bachowicza w takim razie na niego. No jeszcze raz dajemy drugą szansę dla Janka, po raz kolejny walka z Izim. No nie będzie na pewno łatwo. 20 dywizja, 2012 punktów. Samurai Robin 99, no będzie bardzo trudna walka. Jestem tego przekonany o tym, że to będzie bardzo trudna walka. Spróbujemy wygrać może tym razem. Może ten będzie miał taki styl trochę lepiej dla nas, pod nas podchodzący, niż i tamten rywal. Okay. Spokojnie. Pamiętajmy, że runda trwa 5 rund. Znaczy, że walka trwa 5 rund, runda 5 rund nie trwa.
Trzeba 5 minut na pewno. Okej, front kick. No wala. Muszę to robić, muszę go obalać. To jest najważniejsza rzecz podczas... Walczymy z Adesanią jednak, prawda? Crucifix? Nie, nie da. Okej, okay, rozbijmy mu trochę teraz może tułów. All big combination of ground and pound strikes here, DC. This could be the beginning of the end. I mean, you gotta be very careful when you take these big ground and pound strikes. You need a controlled posture on the bottom, and if you're the top guy, the guy that's looking to finish, kontrolować przeciwnika. Tak jest. Teraz znowu mi się to udaje. Spodziewałem się tego. Skakujemy za plecki. Ajajaj! To był błąd. Ja tak nie chciałem. Dobra, spokojnie, nie za dużo tych ciosów tak nie rzucać na wiatr. Jest trochę spokojniej z nim tu. Dobra, brawo, teraz ładnie on to zrobił. Dobra, drugie obalenie. Trochę go to trafiać. Kurde, udało się. Nie, nie da. Znowu nie da. Kurczę, nawet nie chciałem, przez przypadek to kliknąłem, ale dobra, na dobre wyszło. Kurczę, znowu. Nie przeszedł. Niedobrze. On tam w tej garcie jest bardzo niebezpieczny, trudny do zatrzymania. Okej. Okay. Podnosi się. A, trafił. Trafił mnie i jeszcze mnie zamroczył. Na dodatek, brawo. Dobrze walczy, dobrze walczy. I ja powiem wam, czy tą pierwszą rundę wygrałem? No kurde, nie wiem. Mogłem przegrać ją. Trudno powiedzieć. Na pewno muszę trochę ostrożnie grać tutaj w tej stójce z nim. Bo jest ciężko, jest ciężko. Też mój błąd sam, jak już udało mi się zajść mu za plecy, że w złym momencie wychyliłem analog do góry i on po prostu wstał. Tak nie powinno być, bo to głupie jest, że my wtedy wstajemy w tamtym momencie, gdy on takie coś zrobi. No i cóż, no trudno, trzeba teraz pracować jeszcze raz nad tym. Tam mogłem mieć wygraną rundę, ale przez to ją przegrałem. Dobra, obalenie, udane. Dobra, na boczne na biodrze. Tutaj teraz pełen spokój zachować. Kurde. Jest. Dobra, ucieknij. Teraz skakuje mu na plecy. Jeśli mam nadzieję, że tego nie przewidzi, przewidział to. Dobra, trochę to dostawał. Na moje szczęście. Dobra. I do wymiany też całkiem nieźle. Leży. Kurde, dałem się trafić. Nie, niedobrze. Muszę się wstrzymać z takimi dziwnymi próbami. Położyłem go, ale... Ale to nic nie zmienia, bo to nadal mnie zamroczył i nadal ta walka trwa. Nie.
Nie, dobrze, no już straciłem teraz dużo kondycji poprzez to, że teraz mi się to obalenie nie udało. Trzeba mu też ten tułów przez to porozbijać. Zawsze po tym front kicku wykonuje jeszcze cios prosty, trzeba o tym pamiętać. Leży, wchodzą te proste. Okej, nie udało się tutaj zatrzymać. Okej. Big left hook coming, it's blocked. Big ball punch land. Now get back to range. Trzeba zachować pewien spokój tutaj w walce z nim. Nie tam zawrócił, ale ja go też. Koniec, koniec rundy. No już tam go nie wykończyłem, ale byłem bardzo blisko, żeby to zrobić. A też on mnie zamroczył. Dostaliśmy oboje w tym samym momencie. Na szczęście on był trochę bardziej rozbity i więcej kondycji stracił przy tym pierwszym swoim ciosie i to ja go położyłem. Szacunek oczywiście mu oddaję, bo bardzo fajnie walczy. Trudna walka. No ale jestem na dobrej drodze. Jestem na dobrej drodze do tego, żeby go pokonać. Myślę, że jeżeli go pokonam, no to ta 20. dywizja jednak wskoczy. Ciekawe, czy w ogóle zdążę też go pokonać przed końcem tego filmu. Będę musiał najwyżej go montować sobie ten film, ale dobra. Najważniejsze, żeby teraz z tym gościem wygrać. O, wala mnie, dobra, taka decyzja, ciekawa. Chciał mnie oszukać. Nie udało się, gościu. Bezpośrednio do bocznej. Dosiad. Hej. Znowu do dosiadu. Prawdopodobnie zrobił w to samo miejsce, w tym samym kierunku. Ruch? Nie, nie, nie. Nie zrobił. Man, isn't it fun to watch this dude work on the mat? No i do bocznej. Unbelievable how fluid he is in his motions on the mat. All right, good movement by him here on the ground. He really is a master of these transitions. He is a master of movement on the ground. Okay. You never know where he's gonna be. Bezpośrednio po krucyfix się udało, jest. Bardzo dobrze, udało się nabrać. Than these type of transitions and scrambles on the ground. High level grappling can really be entertaining. All right, za dużo. O, jeden tylko cios mógłbym zadać. Wyszłoby lepiej to. Dobrze, przewidziałem to. Okej, do bocznej. Pewna kontrola. Spróbujmy może tego. Nie, nie, to był błąd. Też się będzie bał tutaj raczej otwierać teraz, bo trochę podostawał. Dobra, dostał, pięknie wyczuty. Tak szukałem, powiem wam, tego cepa przez cały czas, jak z nim walczyłem. Nie, 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 pewnie podda mnie, może teraz nie poddać. Kurde, przegram tą walkę, nie! Byłem tak blisko. Tak blisko, tak. No i miał mnie. No nie wierzę w to, nie wierzę w to, przegrałem z nim. Ale jaja, no trudno. Będziemy musieli tutaj, panowie, zakończyć. Bo tu już nie mam czasu na nagrywanie, no. No niestety, mój rywal wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. Nie udało się tym razem wbić 20 dywizji. Niestety, zabrakło minimalnie, trochę zabrakło. Taki głupi błąd mój. A tą walkę kontrolowałem, ja już miałem już wygraną walkę tak naprawdę. Już miałem wygraną walkę. Ach, szkoda.
No to, że może jeszcze szybko zobaczyć, no, jak to, zostaliśmy w 19? Nie, spadliśmy do 18 dywizji, niestety. Druga porażka, 20 zwycięstw na dwie porażki, no kurczę, szkoda, szkoda. No nic, panowie, ja się jestem zmuszony się dzisiaj z wami pożegnać, dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Widzimy się na pewno jeszcze na jakichś live'ach, a tymczasem co? Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!